Na nowy odcinek trasy pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Nacyny mieszkańcy Rybnika będą musieli jeszcze trochę poczekać. Szczególnie ubolewają nad tym rowerzyści, którzy otwarcie mówią, że liczyli na powstanie drogi wzdłuż bulwarów. Tu z kolegą jesteśmy za tym, żeby była ta ścieżka taka jak tutaj, aż do niewiadomia. Bo ostatnio pan prezydent otwierał ścieżkę niewiadom Niedobczyce. Bardzo super inwestycja. Lubimy tam jeździć. No a brakuje do Niedobczyc i do połączenia tutaj z tym odcinkiem. Także super inwestycja, jest w zamyśle i czekamy na nią, żeby jak najprędzej była zrealizowana. Inwestycja jest dla miasta o tyle istotna, że ma stanowić łącznik tzw. obwiedni południowej z ulicą Rzeczną. Pozwolenie na jej realizację wydano w czerwcu ubiegłego roku, a prace ruszyły zaraz po zatwierdzeniu projektu. Jednak trzeba je było przerwać z uwagi na decyzję wojewody śląskiego przez miasto określaną bezprecedensową. Chodzi o przepisy, które mają regulować budowę nowego odcinka drogi, czyli tak zwaną specustawę drogową. Według tych samych przepisów realizowaliśmy, czy też chcieliśmy zrealizować ten odcinek od ulicy Rzecznej do obwiedni południowej. Wojewoda zakwestionował nasze podejście prawne do tego odcinka. Będziemy się stosowali oczywiście do decyzji wojewody i te wskazania, które tam się pojawiły dotyczące drogi publicznej, a konkretnie jej parametrów technicznych, będziemy spełniali w kolejnym projekcie, to niestety wydłuży całą realizację. Bo jak się okazuje, sam proces projektowania może zostać wydłużony nawet do roku, stąd też decyzja miasta o niekierowaniu sprawy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. To zdaniem urzędników niepotrzebnie dodatkowo opóźniłoby budowę. Wojewoda wskazuje, że prace przy budowie odcinka powinny być prowadzone w oparciu o dokumentację dotyczącą drogi publicznej, a nie na podstawie specustawy. Miasto Rybnik próbowało przeprocedować budowę ścieżki rowerowej, posługując się tak zwaną specustawą drogową, zgodnie z którą budowane są na przykład autostrady, drogi ekspresowe czy drogi szybkiego ruchu. Jednakże według pracowników i nadzoru wojewody nie ma możliwości, aby ścieżkę rowerową budować zgodnie z tą specustawą. Dlatego też wojewoda nie wydał zgody na realizację tej inwestycji w Rybniku. Rybnicki Urząd Miasta podkreśla, że miastu zależało na szybkiej budowie kolejnego odcinka bulwarów z uwagi na fakt, że to swego rodzaju kręgosłup rowerowo-pieszy pozwalający realnie porzucić samochód na rzecz rowerów. Tym samym w sposób bezpieczny tranzytowo przeprowadzić ruch między północnymi i południowymi dzielnicami miasta.